Cześć, dzisiaj nakręcę dla Was vloga z ścieżki Kuczulskiej. Tu jest nasza klacz, zdobyła wicechempiona, tutaj mamy puchar. No pochwal się, o. Jesteśmy mega z niej dumni. Ja mam jeszcze w plecaku dyplom, co dzisiaj Wam pokażę. I myślę, że Wam pokażemy, jak cała ta ścieżka wygląda. Piąta para, szósta, przepraszam, para w Kokucie. Na trasie mamy już też gardę. Zapraszamy klacz niezwykłą. Klacz maścignia do Strokaty pani Teresy Berka. Do startu się właśnie szykuje Niwa. Mam nadzieję, że ją nagramy. Rozpoczynamy przejazd. Co, też idziesz ją obejrzeć? Jestem ciekawa, jakie tam są przeszkody, że nie ma ich, jak zobaczyć. Bo tam tego kółko ma zrobić. A kółko wody, musiałam te koło. Jedzie nasz konik. Chodź, jedzie nasz konik. Widzisz, jedzie nasz konik. Chodź tutaj. Chodź, Paweł. Chodź, Paweł. Paweł, chodź. Chodź, teraz tutaj jedzie. Chodź szybko, szybko, bo jedzie. Widzisz? Nasz konik jedzie. Oj, Niwa, Niwa. Super.
kurde, że teraz za daleko. No. Auto jedzie. No. No. Są takie kwiste, że wyglądają jak takie gorące kwiste, a tylko delikatnie. Nie? Tymczasem nasza niwa spasiona. O, mam zdjęcie, jak skurczyło. Fajnie. Cicho. Chodź tu, Pawełku. Aleksander, siadaj. No usiądź. Chodź tutaj. Potrzymasz, ja porobię zdjęcie. Dobra. Chodź tutaj. Tato, chodź tutaj. Dobra, dzień. Nic już. Aleksander, chodź tutaj. Powiesz, jakiś ty tyle. Aż dziwne, że tak oni... Halo, wszystko dobrze? Pomyśl, że ogłaszają wyniki, porozmawiasz, zadzwoni do inwestycji. Cykuzie. Ale emotion. No, ja czuję te emocje. Aż zasiądę. Chowaj pod koszulkę. Gdzie ten Paweł? Tam gdzieś poszedł, koał. No nie wiem, z mojego doświadczenia to natychmiast się kończyło. Tak, no nie wiem. No. Wygląda jak wywiadę do sensu. Proszę Państwa, ogłaszamy wyniki próby dzielności. No, bardzo proszę przez chwilę o ciszę. Próbę dzisiaj, próbie poddawanych było 15 klaczy. Jak oglądaliście Państwo na ocenie
płytowej i na ścieżce huculskiej. Były to klatce od 3 lat w górę do wieku 8 lat. Minimum wiekowe, jak wiemy, dla klaczy to jest 36 miesięcy do końca roku, w którym klacz kończy 7 lat, jak jest w programie, czy ochronnym, czy podstawowym, musi taką próbę zaliczyć. Jak można zauważyć, były też tu dwie klacze, które miały 8 lat, ale jest taka możliwość, klacz, kiedy ma więcej niż 7 lat, nie ma licencji, jeżeli zaliczy próbę, może wstawać wtedy do oceny bonitacyjnej, pokrojowej, eksterieru, wymiarów i tak dalej. Ostatecznie dzisiaj 15 klaczy było poddanej próbie i od razu może na wstępie powiem, że z tych 15 klaczy 14 próbę zaliczyło, jednej się niestety nie udało. Żeby nie przedłużać, bardzo proszę pana Jana Płocicę, panią Elę Stygar, sędziów, aby tutaj podeszli i dokonamy nagradzania koni. Przypominam, że łącznie sklasyfikowaliśmy, jak mówię, 15 koni, sumowaliśmy wyniki ze ścieżki i z próby i z płyty. I po sumowaniu oceny z płyty i ze ścieżki, przypominam, że ścieżkę maksymalnie można było uzyskać 80 punktów i zaliczyło z maksymalnym wynikiem tych 80 punktów 7 koni. Ale jak mówię, sumowanie płyty i ścieżki, wynik 122 punkty i ocena 122,50 punktu i ocena wybitna przypadła dla klaczy Miwa Tabun, pana Andrzeja Sobił. Duże prawa, proszę o wręczenie. Jesteś właścicielem. Pierwsza z lewej, proszę państwa, klacz, która uzyskała najwyższą ocenę łączną. Proszę właściciela do klaczy ewentualnie o podejście, odebranie tutaj trofeum. Na Miwę. Ona mówi, spierdolaj pan. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będziemy z niej dyskutować. Ja nie znasz, która zwala co drugą osobę. Chodź, Weronika. Idź, Weronika. Chodź, Agata. Proszę państwa, wynik drugi w próbie, wynik 121,67 punktu. Również ocena wybitna przypadła dla klaczy Lili, pana Damiana Piotrowskiego z Janowa. Gratulujemy, prosimy o odebranie również tutaj nagrody i proszę państwa, fanfary. No stój tam, na co? Dlaczego tam odchodzisz? Po co? No stój tam. Po co? Już nie stoimy. I teraz trzecie miejsce. Proszę państwa, miejsce trzecie w konkursie, wynik 120,67 punktu i również ocena wybitna uzyskała klacz Oriana z Gaju, pani Ligi Szop z Handlówki. Gratulujemy, prosimy właścicielkę tutaj do klaczy, a nagrody wręczą i udekorują klacz sędziowie. Przypominam, Jan Płocica i pani Elżbieta. Chciałabym, żeby Vinicius tak zdobył. Będzie.
Proszę Państwa, i teraz już po kolei kolejne sklasyfikowane konie, a więc miejsce czwarte. W przyszłości również dokładać, już mówię, apel do hodowców, starania, aby te klacze były jak najlepiej do próby i kondycyjnie, i użytkowo przygotowywane. A teraz już runda honorowa, proszę o prezentację klaczy w KUPSie. A Państwa proszę o prawo. On to maruda. A on jest zmęczony.